Dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony Paweł Śliwa. Bieżąca analiza techniczna, czyli codzienne spotkanie z wykresami. Waluty jako pierwsze. Indeks dolarowy, czyli dolar w tym w dniu dzisiejszym zyskuje, co jest oczywiście konsekwencją aktualnego sentymentu. Linia poprowadzona po dołkach narzuca tą perspektywę wzrostową, pomimo że dotychczas opór 105,40 wydawał się dość trudną barierą do pokonania, ale mamy przynajmniej naruszenie. Zobaczymy, czy to jest trwałe zjawisko, czy też chwilowe. Na pewno niebieska przestrzeń nadaje się idealnie na to, żeby była trampoliną dla większych wzrostów, więc jeżeli notowania rzeczywiście przeskoczą przez 105,30, no to w przyszłości mogą się tutaj pojawić minima, czy też po prostu dołki, albo inaczej końce korekt. EURUSD po raz trzeci atakuje poziom 1,0670. Nie mamy informacji ani o nowych szczytach, ani o nowych dołkach. Ja to może narysuję, żeby było wiedziane, żeby było wiadomo, o co chodzi. Czyli mamy linię do dołu poprowadzoną po szczytach, wzrostową po dołkach. Ewidentnie widać, że od momentu, kiedy w połowie czerwca notowania właśnie sięgnęły poziomu 104,70, nie pojawiło się jakichś nowych więcej informacji. Oznacza to tyle, że musimy cierpliwie poczekać. Jeżeli dzisiaj żółta dolna strefa wytrzyma napór posiadaczy zleceń krótkich, no to oczywiście ten kształt ustabilizuje się mocniej i zwiększy się szansa na to, żeby skierować wzrok nawet w stronę 108, ale to jest troszeczkę dalsza przyszłość dla tego instrumentu. Funt brytyjski pozostaje poniżej 1,27, testuje 1,27 od dołu, to była wczorajsza sesja, dzisiaj odskakuje, potwierdzając, że jest to miejsce, które należy traktować tak jak i w przeszłości, jako przestrzeń, w której pojawiały się szczyty, ja przynajmniej kilka z nich tutaj pozaznaczam, nie wszystkie. Jest to informacja, że czarne świece mogą pojawić się tutaj z większą intensywnością. Zobaczymy, czy ten scenariusz się powiedzie. Sytuacja odwróciłaby się o 180 stopni, jeżeli notowania oczywiście wyszłyby znowu powyżej 1,27. Wtedy 1,28 trzeba będzie po raz kolejny tutaj przywołać. Dolar australijski. Konsolidacji ciąg dalszy, więc ja nie będę rozwijał tego tematu, bo na każdym naszym spotkaniu on się przewija praktycznie i ta sytuacja jest niezmienna od miesiąca. Dolar nowozelandzki podobnie, aczkolwiek z troszeczkę innymi zakresami. 0,6080 dolne ograniczenie, 0,62 górne i cały czas czekamy, która ze stron przejmie kontrolę nad strukturą wykresu i wykaże się większą inicjatywą. Pary z dolarem na początku, czyli USD/CAD, który od 1,38 się odbił, skierował się w stronę 1,36. Ta przestrzeń jest nowa, jeżeli sięgniemy na długoterminowy wykres. Dołki pojawiały się tutaj dopiero w ostatnim czasie. Wcześniej to było w okolicach 1,3650. No i na chwilę obecną też nie mamy jakichś szczególnie nowych informacji, bo można byłoby spokojnie wskazać, że wykres raczej próbuje się konsolidować niż poruszać się w jakiś jednorodny kierunek. Poszczególne serie, czy to białych, czy czarnych świec, jeżeli ktoś sobie życzy, to można raczej oglądać na wykresach niższych, czyli godzinowych. W tej chwili ta seria jest skierowana do dołu, aczkolwiek bieżące wzrosty zastanawiają, czy przypadkiem 1,3650 po raz kolejny nie będzie miejscem, gdzie będą powstawały dołki, bo w ostatnich tygodniach tak przecież się działo. USDCHF wystrzelił dalej na północ, kieruje się w stronę 0,80, a właściwie 0,90, bo to jest równa wartość opisana tutaj na kolorze żółtym. Ja postaram się ją przeciągnąć w prawo, bo to jest jedno z najbliższych ograniczeń dla tego instrumentu. Jeżeli tendencja spadkowa ma się umocnić, to oczywiście powinna wyglądać tak. Ja nie mogę narysować w ten sposób linii trendu przyspieszonej, ponieważ muszę wziąć pod uwagę szczyt, po którym jest zrobiony nowy dołek, a ostatnim takim punktem jest ten, który właśnie pojawił się na 0,90 ze spadającą gwiazdą z 11 czerwca, więc czekamy cierpliwie, czy powrót do początku ostatniego swingu spadkowego, czyli do początku ostatniego impulsu, rzeczywiście przyniesie nam podobną reakcję i podobną falę spadkową. Dzisiejsza sesja jak na razie jest zdominowana przez dolar amerykański. USD/JPY, ważna informacja, bo po raz kolejny cena atakuje 160. Nawet już chyba mamy wyższe wartości, tak patrząc zarynkowo. Zobaczymy, czy zmotywuje to Bank Japonii do jakichś tutaj większych działań w ostatnim czasie, a przynajmniej ta przecena do 152, to cofnięcie, które pojawiło się
pod koniec kwietnia, początek maja przypisuje się właśnie Bankowi Japonii. Zobaczymy, czy technicznie też tutaj ten system zadziała, bo przypomnę, jeżeli notowania utrzymają się w granicach 160, no to oczywiście coś na kształt podwójnego szczytu będzie można mówić. Nawet jeżeli będzie jakieś naruszenie, istotne jest, jaka będzie reakcja po tym naruszeniu. Jeżeli cena bardzo szybko skieruje się na południe, no to jest to informacja rzeczywiście, że podaż tutaj przejmuje kontrolę nad wykresu. Najbliższe wsparcie 158,80 i ono tutaj też na razie narzuca perspektywę wzrostową. Dopóki cena jest powyżej, no to złego słowa o dolarze amerykańskim powiedzieć się nie da. Surowce tradycyjnie rozpoczynamy od ropy. Tu właściwie mogę temat przypadku ropy WTI pominąć ten instrument, ponieważ mamy od 4-5 sesji świecę obok świecę. Jeżeli ktoś kojarzy temat Insiderbara, to tutaj mamy temat związany Insiderbar w Insiderbarze, jeżeli coś takiego w ogóle istnieje. Ewidentnie konsolidacja, wyhamowanie po silnych wzrostach pod oporem 82 dolar 82,30. Te silne wzrosty oczywiście też wpływają na wyobraźnię i możliwość pojawienia się jakiejś korekty wyższego rzędu, aczkolwiek no, pytanie, co tu nazwać korektą, a co impulsem, bo cały czas spoglądam na te wyższe interwały i z trendem dość trudno tutaj i się nawet nie dyskutuje, tylko trudno go wskazać. Ruch boczny ewidentnie dominuje. Ropa Brent 84,50 to jest przestrzeń, z którą zmaga się akurat ten instrument. Notowania są raz powyżej, raz poniżej, ponieważ cena od dołu jako jednorodna fala podeszła do tego poziomu, to ja traktuję tą przestrzeń jako nadal jako potencjalny opór, a w konsekwencji może to sprowadzić cenę na niższe poziomy w stronę 80-50 na przykład. Złoto. Pilnujemy, czy 2300 się utrzymuje jako wsparcie. Mamy przecenę od 2330. Chyba naturalne zachowanie, uwzględniając to, co się działo w przeszłości, czy jeżeli od dołu testowana była ta cena, no to zapowiadało to próbę zepchnięcia notowań tego metalu na niższe poziomy, więc 2300 przetestowane. Jeżeli kształt świecy utrzymałby się na wykresie 4-godzinowym, to mówimy o formacji młotka. Młotek jest formacją odwrócenia ze spadków na wzrosty, więc znowu 2330 muszę tutaj przywołać. Tak czy tak, ten przedział między niebieskim a tą niższą wartością koloru żółtego na razie pozostaje tu kluczowa. Z perspektywy wyższych interwałów przypomnę, że tak długo jak cena złota jest powyżej 2300, no to oczywiście scenariusze spadkowe raczej tylko i wyłącznie krótkoterminowo. Indeksy rozpoczynamy od DAX-a, który dzień niedźwiedzie mocniej akcentują swoją obecność. Mam tu na myśli oczywiście linię poprowadzoną po szczytach. Udało się naruszyć poziom 18400. Przypomnę, że to jest miejsce, gdzie pojawiały się szczyty, więc potencjalny opór. No to, co się dzieje w tym tygodniu, no tak łatwo nie można pisać tej niebieskiej strefy tak łatwo jako opór, raz powyżej, raz poniżej, ale w tej chwili widać, że niedźwiedzie pokazują swój przysłowiowy pazur. No i zobaczymy, czy 18 tysięcy nie będzie po raz kolejny testowane. Ja już wiele razy mówiłem o świecach koloru czarnego, które pojawiają się tutaj coraz częściej, a co więcej, one pojawiają się coraz, no, mają coraz wyższą też amplitudę wahań, więc nie chciałbym tutaj być wskazywać jakichś mocnych scenariuszy spadkowych, no ale wygląda to mało ciekawie, szczególnie jeżeli pojawiają się problemy z próbą ataku na te ostatnie maksima, czy chociażby 18 850. No, żeby tam w ogóle spojrzeć, no to najpierw 18400 musi być przełamane. Jeżeli to się nie uda, no to trzeba rzeczywiście będzie zacząć zerkać na południe. MACD jest już w wartościach ujemnych, co jest charakterystyczne dla dominacji podaży nad bykami. Nasdaq. Mamy powrót w kierunku lokalnego oporu. Ja bym to tak nazwał. Zobaczymy, czy on się utrzyma, bo jesteśmy jeszcze przed tą właściwą sesją amerykańską, czyli okolice 20 tysięcy punktów. Ostatnia przecena jest jedną z większych, patrząc z perspektywy ostatnich dni, ale jeszcze nie największą, bo mamy przecież to, co wydarzyło się pod koniec maja. W 3 dni było małe tąpnięcie, które jest bazą do naszych wyliczeń. Ja mam współczynnik FS100 na poziomie 19600 i tak długo jak cena jest powyżej, to geometrycznie rzecz ujmując zjawisko równości, albo można nawet to powiedzieć, że bieżąca trzysesyjna korekta jest krótsza niż poprzednia, jest tym samym raczej sugeruje to jeszcze siłę byków, a raczej nie potwierdza. Nie potwierdza słabości tej strony rynkowej. O tak może.
US30 pozostaje w trójkącie, czyli 40 tysięcy punktów jako ograniczenie bieżące wynikające z formacji trójkąta, więc czekamy cierpliwie, jak ten wykres tutaj dalej się będzie układał i się potoczy. Osią obrotu dla tego trójkąta jest, dla ruchów w ramach tego trójkąta jest 39 tysięcy punktów, więc ja ten poziom sobie przeciągam cały czas w prawo, bo cena jest raz powyżej, raz poniżej, zostawiając tutaj lokalnie na wykresach godzinowych głównie punkty zwrotne. Widać je zresztą dość dokładnie. Na koniec jeszcze Pol 20, który po raz kolejny atakuje 2550. Bardzo ważna bariera podażowa. Wiem, że nie uda się jej przełamać, no to konsekwencje już pokazywałem kilka razy i one wynikają w dużej mierze z wykresu tygodniowego i miesięcznego. Także czekamy cierpliwie, czy byki zdołają tutaj wyciągnąć wykres na wyższe wartości, wyjść powyżej tego żółtego obszaru. Jeżeli nie, to rzeczywiście czeka nas chwilowa przynajmniej słabość, a przynajmniej w stronę 2400 trzeba będzie zerkać. Spadki poniżej 2400 według mnie mogą okazać się dość dużym problemem dla kontraktów terminowych na WIG20. Tyle z mojej strony. Ja serdecznie dziękuję. Zapraszam Państwa oczywiście na kolejne nasze spotkanie.